pływa nie było? Ciężko. Duża fala była, co? No strasznie, w połowie chciałem przeżygać. Mi też. Została po wczoraj, po mocniejszym wietrze, taka martwa fala. Siema, jestem właśnie po pierwszym historycznym starcie w Sopocie. Pierwszy triatlon od 20 lat. Ostateczny dystans wyszedł 3 km pływania, 120 km na rowerze i 19 km biegu. No, założenia były takie, żeby po prostu zrobić to całość mocno. Pamiętać o jedzeniu, piciu i wszystkich rzeczach, tak jak na wyścigu. Oczywiście nie obyło się bez bomby, ale w tym treningu właśnie o to chodziło, żeby zaliczyć bombę, żeby nie zaliczyć jej na wyścigu. I zadanie zostało wykonane. Na biegu czułem się nie jak na pierwszych 20 km, tylko jak na ostatnich 20 km. Dobrze przerobiłem tą bombę, wiem co muszę teraz poprawić, no właśnie przede wszystkim odżywianie, nutrition, elektrolity. To jest coś, z czym mam problem i po obszernych dyskusjach z Anią, sprawdzaniem różnych informacji, szukaniem różnych informacji na ten temat, no stwierdziliśmy, że zdecydowanie jest dużo za mało tych elektrolitów przyjąłem, na rowerze szczególnie. Powinienem przyjąć ich 3 razy więcej. No rozwiązanie na ten problem jest dosyć proste. Wystarczy kupić sobie po prostu tabletki z solą. Najlepiej salt sticky, bo jak przeglądałem różnych producentów, to właśnie salt stick ma tą największą koncentrację tego sodu, potasu i innych minerałów. I u mnie wyszło, że powinienem zjeść takich tabletek 3 w ciągu godziny mniej więcej, czyli tak 3 tabletki na jeden bidon, 750 ml. No i to powinno rozwiązać ten problem. No, biegu tam po 5 km, kiedy wyszło trochę bardziej słońce, no to właśnie zacząłem łapać skurcze w łydki, tutaj gdzieś w okolicach międzyżebrowych. No i po prostu zaczęło mi się robić gorąco, no to jest właśnie typowe objawy odwodnienia. Mam nadzieję, że wiem jak sobie z nimi poradzić i we Frankfurcie wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Tak opracujemy odżywiania, żebym nie musiał się zastanawiać, czy teraz mam wziąć tabletkę, czy potem. Wszystko będzie dopięte co do powiedzmy kilku minut, żeby po prostu ukończyć te zawody. Opaska, o też właśnie. To jest dobre rozwiązanie. Widziałem, że kilku zawodników na Hawajach z tego korzystało. W Polsce nawet niektórzy. Czyli opaska taka chłodząca. Ona ma jakieś takie kamyczki, które jak polejemy wodą, zaczynają wytwarzać tak jakby efekt chłodzący i no i po prostu ta głowa się tak nie gotuje. Ta opaska no jest kozak, więc jeżeli wiecie gdzie taką kupić, najlepiej w Polsce, to dajcie znać w komentarzach, będę wdzięczny. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmików, zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, na pewno da nam to trochę motywacji w tworzeniu kolejnych filmów. No i do zobaczenia, pozdro.